Przed rozpoczęciem pakowania się na obóz warto przygotować sobie listę potrzebnych rzeczy, aby niczego nie zapomnieć. Naszą listę, z której oczywiście możecie skorzystać, znajdziecie w opisie. Na obóz najwygodniej będzie spakować się w duży plecak. Dobrze jest też go wcześniej poznać i zapamiętać, co gdzie w nim schowamy. Mały plecak przyda się Wam podczas wycieczek i w trakcie drogi. Możecie schować tam dokumenty i rzeczy, które chcecie mieć zawsze przy sobie. Śpiwór, koc i poduszka. Ciepła piżama, grube skarpety i bluza. To rzeczy, które przydadzą Wam się w nocy. Kurtka przeciwdeszczowa lub softshell. Wygodne buty mundurowe. Klapki pod prysznic i trampki. Kilka ciepłych bluz i inne ubrania dostosowane do pogody. Chustka, czapka, kapelusz lub inne nakrycie głowy na ciepłe dni. Latarka oraz zestaw baterii przydadzą się na nocnej warcie. Notes lub zeszyt. Długopisy. Śpiewnik. A na koniec najważniejsze. Koszula mundurowa. Spódnica lub specjalne bojówki. Barwy drużyny. Pas i pierścień. Nakrycie głowy. Kochani, mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi będzie Wam choć trochę łatwiej spakować się na obóz. Pamiętajcie, że jeśli nie jesteście czegoś pewni bądź czegoś nie wiecie, możecie śmiało pytać swoich drużynowych lub innych funkcyjnych. Oni zawsze chętnie Wam pomogą. Ja teraz się z Wami żegnam i Was zostawiam. Ale spokojnie, już niedługo widzimy się na obozie. Czuwaj!